Czernichów jest miejscem, w którym pracuję z młodzieżą już od wielu lat i zawsze zachwycałem się jej pięknem. Zaczęło się od tego, że jesteśmy razem w Szkole Muzyki Rozrywkowej. Dotychczas moja współpraca z młodzieżą polegała na nauczaniu muzyki. Poznała nas muzyka. To nas złączyło i scaliło ze sobą. Pomysł, aby promować piękno tej gminy, pojawił się wraz z naszą nową filmową pasją. Powstało takie marzenie. Nagrajmy coś, zróbmy projekt. Okazją do tego okazał się konkurs grantowy Żywieckiej Fundacji Rozwoju Działaj Lokalnie. Wzięliśmy w nim udział i udało się. Stworzyliśmy projekt o nazwie Czernichów z lotu ptaka. Chcieliśmy pokazać piękno gminy Czernichów, atrakcje turystyczne, ludzi i wszystko to, dlaczego warto tutaj przyjeżdżać, bo miejscowość ta jest niesamowitą skarbnicą, prawdziwą małą Szwajcarią. Czernichów ma naprawdę wiele atrakcji. Wszystkiego uczyliśmy się praktycznie od podstaw. Zaczęliśmy mieć warsztaty filmowe na ten temat. Bardzo dużo nauczyliśmy się nie tylko podczas samych warsztatów, ale także podczas wszystkich realizacji. Przez miesiące nagrań odwiedzaliśmy różne miejsca z naszą ekipą. Wszędzie byliśmy bardzo ciepło przyjmowani. Ludzie zaczęli sami zgłaszać się, żeby promować atrakcje, które aktualnie prowadzą. Nagle się po prostu zaangażowało tak wiele ludzi. Tak jakby cała społeczność, wszyscy lokalni przedsiębiorcy zaczęli współpracować dla jednego wspólnego dobra, jakim było promocja gminy. To już było widać po ich uśmiechu. Chcieliśmy tylko pokazać Czernichów z lotu ptaka, a tak naprawdę sami nabraliśmy skrzydeł. Jestem pełna energii, ja chcę jeszcze raz, nie ma opcji. Widoki świetne, bomba naprawdę.